Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Udało nam się przetrwać piątek 13, bo skoro oglądasz ten odcinek, to wcale nie musiało być aż tak bardzo źle, więc ze spokojem ducha możemy przejść do Waszych pytań o ten właśnie odcinek i rozpoczynamy od takiego, które zadał Alband Bart. W Polimatach Plus fajnie byłoby poruszyć temat, czy są jeszcze inne dni, które są uznawane za pechowe, chociażby w innych kulturach. Oczywiście zajmijmy się tym tematem i kiedy będziemy rozpatrywać ten problem na przykład na gruncie krajów hiszpańskojęzycznych czy Grecji to okaże się, że tam pechowym dniem wcale nie jest piątek 13., ale wtorek 13. I kiedy weźmiemy sobie pod uwagę na przykład taki słynny horror pod tytułem właśnie Piątek 13., to w tych krajach ten tytuł przetłumaczono na Wtorek 13. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego właśnie wtorek uznano za pechowy? Musimy wrócić do 1453 roku, do pewnego majowego dnia, kiedy to upadło cesarstwo bizantyjskie, z którym zresztą właśnie Grecy do dzisiaj często się utożsamiają. Dlatego, kiedy faktycznie Konstantynopol ostatecznie upadł, no, niektórzy uznali to za fatalny i bardzo pechowy dzień, i tak jest właśnie do dzisiaj. Akurat nie było to 13, bo było to 29 maja, ale przesądni liczą, że kiedy dodamy cyfry składające się na rok upadku, to nie chce być inaczej, a wyjdzie nam 13. A jeszcze inni powiedzą, że przecież był to właściwie drugi upadek Konstantynopola, a pierwszy miał miejsce w 1204 roku, a było to już 13 kwietnia. Oczywiście był to wtorek, nie mogło być inaczej. Istnieją jeszcze inne powody, dla których właśnie w tych kulturach, szczególnie hiszpańskojęzycznych, tak bardzo uwzięto się na ten wtorek. Ale pozwolicie, że nieco Was przeczekam i odeślę Was do mojej książki, która będzie miała premierę jesienią 2015 roku. Aktualnie książka jest w fazie się robi, i pozwolicie, że wkrótce przekażę Wam więcej informacji na ten temat. Kolejne pytanie pochodzi od Dawida. Pamiętam też, że na niemieckim kanale Welt der Wunder także wspomnieli o tym, że dniem, który najczęściej wypada na 13 jest piątek. Warto o tym wspomnieć. To ja wspomnę o czymś innym, że bardzo cieszę się, że w Polsce jedynymi kanałami niemieckimi, które się ogląda nie jest wyłącznie ProSieben, i RTL wieczorami. Natomiast wracając do meritum pytania, dla przesądnych, niestety razem z Dawidem nie mamy dobrych informacji. Faktycznie jest tak, jak napisałeś: to znaczy, że w kalendarzu gregoriańskim yy, poszczególne dni kalendarza i daty powtarzają się w cyklach co 400 lat. I właśnie w takim właśnie cyklu. Ulubioną parą dla trzynastego dnia miesiąca jest właśnie piątek. I ta sama matematyka również i to też jest bardzo zła informacja dla przesądnych decyduje, że nie ma takiego roku, w którym by nie było chociaż jednej pary, to znaczy trzynastka, razem z piątkiem. Mało tego, oczywiście w takim roku mogą wystąpić nawet 3 piątki 13 i taką kumulację absolutnie rozbiliśmy bank, mamy w tym roku i identyczną sytuację będziemy mieli w 2026 roku, kiedy również będziemy mieli aż 3 piątki 13. Natomiast na pocieszenie i to jest dalej komunikat do przesądnych. W 2016 roku będziemy mieli zaledwie jeden piątek 13. Więc chwilę trzeba poczekać. Kolejne pytanie, sugestia pochodzi od Agnieszki Jakub. Czekam na film o genezie innych zabobonów: czarny kot przebiegający drogę, przejście pod drabiną, rozsypana sól, odpukać w niemalowane. Oczywiście temat ciekawy trafia na listę do realizacji, ale przy okazji chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za właśnie. Podsyłanie tych sugestii, bo często te nowe odcinki, które oglądacie, są inspirowane Waszymi mailami i wiadomościami, bardzo często zdarzają się wśród nich perełki, oczywiście pomijam te, które cały czas domagają się. Filmu o katastrofie smoleńskiej. Tym tematem się nie będziemy zajmowali, natomiast tymi pechowymi przedmiotami bardzo chętnie. Natomiast teraz ja nie będę tłumaczył, bo oczywiście zdradę cały odcinek co do rzeczy, które zaproponowałaś, ale odniosę się do jednego elementu, o którym akurat chyba nie było mowy, czyli związanym z rozbiciem lustra. No bo bardzo często bywa tak, że mówi się, że jest tam ileś lat nieszczęścia, siedem, czasami dziewięć, to oczywiście zależy od kultury, w której aktualnie przebywamy, natomiast pojawia się pytanie, co to lustro takiego robi, że jeśli się rozbije, to syła na nas nieszczęście. To wiąże się z dawnymi właśnie jakimiś wierzeniami, które nadawały magiczną moc Takiemu przedmiotowi, jakim było lustro, dlatego, że przede wszystkim traktowano je w sposób magiczny jako przedmiot, dzięki któremu możemy zajrzeć w przyszłość. Dlatego zwróćcie uwagę, że bardzo często w niektórych bajkach widzimy postać, która obserwuje siebie w lustrze i widzi tam jakieś wydarzenia z przyszłości. I teraz, jeśli ten przedmiot odbija naszą przyszłą rzeczywistość, jest w kawałkach, bo się rozbiło, to wychodzi na to, że nasza przyszłość również jest w kawałkach, jest w rozsypce i stąd właśnie wzięło się dowierzenie. Ostatnią sprawę na dzisiaj porusza widz I1KS. Tak. Ciekawe, jakie pechowe liczby mają inne kultury. Wiem, że w Japonii taką liczbą jest na przykład 4, bo brzmi bardzo podobnie do słowa śmierć w tym języku. Faktycznie masz rację. Czwórka jest bardzo pechowa w Japonii. Natomiast, co bardzo istotne, tych wariacji różnych pechowych liczb, które na przykład możemy zdjąć z windy, czy zdjąć z numeracji pięter, jest naprawdę wiele i po to, aby o żadnej nie zapomnieć, bardzo serdecznie zapraszam Was do przeczytania artykułu na polimaty.pl właśnie na ten temat. Odpowiedni link umieszczam w opisie. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem. Sprawdźcie również inne odcinki oraz odnośniki, które umieściliśmy w opisie.